Witam wszystkich po raz 10 na wykopkach. Przed chwileczką mieliśmy sygnalik. Dzisiaj robimy sobie taki lasek. Jak tutaj wyskoczyło coś takiego. No, dosłownie leżało dość płytko. Nie wiem co to jest. To na razie tyle. Jak coś wyskoczy, to jeszcze się odezwę. Przed chwileczką dosłownie wyskoczył taki kawałek blaszki. Aluminiowa bodajże. No, las jest taki dosyć czysty. Fajnie się chodzi, ciepło jest. Pogoda dopisuje, jak widać. Także jak coś jeszcze wyskoczy, to na pewno się odezwę. To na razie tyle. Mam moneta. No, wiemy co to jest. Jest to nasze 2 grosze obecne. Rocznik 1990, także aktualny pieniądz, niestety innego być nie chciało. Jesteśmy tu pod taką wieżą teraz, w tym miejscu wyskoczyła. O. Jakieś w końcu trochę ciekawsze znalezisko. To na razie wyskoczył nam śmieć. Kapsel, jak widać, bywalcy sobie tutaj nie szczędzili, no ale może dzięki temu, nie wiem, może pogubili jakieś monety czy coś, to zobaczymy, co nam wyskoczy następnym razem. No, wiadomo, śmieci zostawiać nie wolno, trzeba je zabierać, niestety także ja też to robię. To na razie, do zobaczenia przy następnym sygnale. W sumie sygnał był dość dawny, ale teraz dopiero mam czas, żeby to pokazać. Wyskoczyła taka zapinka do koszuli. No, fajna taka. A tak poza tym to wyskakują same śmieci. Jesteśmy nadal w tym samym lesie. Kapsle, nie kapsle, takie rzeczy. No, coś takiego wyskoczyło. Nawet fajna. Jeszcze jak coś będzie, to na pewno się odezwę. Śmieć standardowy, czyli kapsel od puszki, otwieracz inaczej. Niestety na razie nic lepszego, nie chce się trafiać. No co zrobić? I szukamy dalej. Zobaczymy co będzie. Przed chwilą wyskoczyły takie 2 blaszki aluminiowe. Cały czas jesteśmy w jednym lesie. Jedna obok drugiej leżały. No, może być. Nie wiem od czego one są, ale zdaje się, że to jakiś, być może, no nie wiem, po niemieckie, może czegoś, do czegoś one służyły, nie wiem pojęcia. No nic, to na razie tyle. Tutaj taki kawałek blachy, nie wiem co to jest dokładnie, być może to coś z tej wieży tutaj. Wyskoczy, to na pewno się odezwę. Przed chwileczką dosłownie kolejny sygnał. Wyskoczył taki drucik. Prawdopodobnie aluminiowy. Z tego co widać. Ale tam może być na pewno lepsze to niż kapsle. Tego typu rzeczy. Coś być może jeszcze dzisiaj wyskoczy, to na pewno postaram się nagrać. To na razie tyle. Dosłownie przed chwileczką wyskoczyła kolejna monetka. 2 fenigi. Rocznik 1924. Już tam taki w miarę
Może niech łapie ostrość trochę. Coś tam widać. Tak ona wygląda mniej więcej. O, jest ostrość. Te monety. 1924 rocznik. No, wreszcie coś ciekawszego. Zobaczymy jednak, co będzie jeszcze. To na razie. Przed momentem kolejny sygnał. Wyskoczyła taka mała łuseczka od pistoletu. Trochę ziemi w niej jest, ale ją wyczyszczę w domu. No dzisiaj to chyba będzie wszystko. No, zobaczymy. Trochę rzeczy dzisiaj jest, w tym dwie monety. Także czas chyba dzisiaj będzie kończyć. Łuseczka taka mała. Trochę ziemi w niej jest, trzeba ją wyczyścić. No, to na razie tyle. Może coś jeszcze wyskoczy. Zobaczymy. Tu mnie kolejny sygnalik. Zaskoczyła nam kula muszkietowa. Taka dość mała. Okrągła, coś takiego. No. No. W sumie ciekawa rzecz. To może świadczyć, że tutaj ktoś w XVIII wieku musiał strzelać z muszkietu. Być może nawet trwały tu jakieś walki. Jak widać, kulka leżała dość płytko, także nie trudno było ją odkopać. No, dzisiaj naprawdę ciekawe fanty. No nic, także to na razie tyle. Dzisiejsze spotkanie. Zostały znalezione następujące rzeczy. Ten taki metalowy okrąg jakby. Tutaj dwa pociski. Z broni myśliwskiej. Tradycyjny śmieć, czyli kapsel. Takie dwa kawałki blaszki. Stary gwóźdź, drut, jeden, drugi, trzeci, otwiera puszki, kawałeczek druta, ewentualnie jakiegoś starego gwoździa. No chyba jedna z lepszych rzeczy, taka spinka do koszuli, mała, kawałek tej blachy. No i teraz najlepsze rzeczy, czyli najsampierw. Moneta 2 Fenigi, rocznik 1924. Nasze polskie 2 grosze, rocznik 1990, obecnie używany. Kula muszkietowa. Oraz łuska od pistoletu najprawdopodobniej. Wyczyszczę. O, już ziemi nie ma. Taka oto sobie łuseczka. No i to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem się pojawią. Także to wszystko na dzisiaj. Cześć.